Siemanko, siemanko, siemanko. Ja obecnie czekam na kolegę, właśnie. No właśnie, bo będę do niego jechał. No bo wiecie, zimno jest i. No i co? No i mam po prostu u niego pokój, no i. No i trzeba po prostu schować się w cieple, bo no niestety jest zimno. W ogóle wiecie, co się stało w Dubaju? Nie wiem, czy po prostu oglądacie tam jakieś informacje, czy nie. Ale no to jest naprawdę nawet dla mnie dziwne. I słuchajcie, tutaj u mnie w mieście, tutaj w tym miejscu ma niby powstać szkoła muzyczna. I no jak na razie to widzicie, że tutaj no co, no nic nie ma, tak? A jak coś, to przepraszam. Przepraszam za no za tą nieobecność na kanale. Ale nie miałem pomysłu w ogóle, słuchajcie, no tamci po prostu dali mi spokój, no jest git. Ej, zobaczcie moją twarz, tutaj te usta, widzicie to, co zrobiłem? Czyli po prostu zacząłem bardziej dbać o siebie, miałem pieniądze i po prostu nie ma tego, co było, więc jest fajnie, mam nadzieję, że będziecie również dumni ze mnie, że zadbałem o to. Mam tam jeszcze na nodze, ale spoko, też o to dbam. Bo słuchajcie, to jest tak, jak dbasz, tak masz, co nie? No i jestem przekonany, że to zdanie ma naprawdę wiele prawdy w sobie. No, ja tutaj sobie chodzę na widoku, oczywiście po prostu muszę iść obok kościółka, bo tam właśnie kolega mnie odbiera. No i co? No i ogólnie to byłem w maku, bo musiałem do toalety, wiecie co łapię, tak? No i co, księżyc już jest. A, za słaby telefon, żeby po prostu chwycić, tak? Coś lepszego. Ale powiem tak, to jest pozytywny vlog. Minus to jest taki, że jest zimno, naprawdę zimno, i po prostu tutaj kolega się odezwał, że no, że może mnie przenocować znowu, bo tam byłem u niego jakiś czas, ale no tam po prostu wynikło coś tam u niego i nie mogłem. No a teraz wiecie, ponownie mogę. No i co? No podjeżdża po mnie samochodem, ruszam. No bo wiecie, no nikt tak naprawdę, powiedzmy, nikt tak nie powinien być, wiecie, na ulicy, gdy jest w nocy zimno, gdy może być deszcz, a co najgorzej burza, tak? Ej, i słuchajcie, ostatnio miałem taką sytuację, że mnie po prostu, że na mnie gość po prostu, wiecie, zawołał policja, czyli, oj, ręka mnie boli, czyli po prostu, no wiecie, policja przyjechała, gdzieś tam było około 23:00, ja byłem, no na samej górze, na wieżowcu, no i co, po prostu policja przyjechała, że nie mogę tutaj być, pokazuję im artykuł, że mogę być, że jeżeli jest zimno, jeżeli nie robię afer, jeżeli jestem cicho, to tak, mogę być, tak, mogę się przespać, miałem śpiwór. Słuchajcie, no ogólnie to muszę chwilowo tak, bo po prostu ból ręki. No i wiecie, no miałem śpiwór, sobie już usypiałem. I to policja, no nie? W sensie nic nie zrobili, ale no powiedzieli, żebym wyszedł albo poszukał innego wieżowca, bo wiecie co? Ten gość miał kamerę i wiecie gdzie? Jak są drzwi, co nie? W mieszkaniu. To tam, jak patrzy przez wizjer, to zamiast wizjera to była kamera. Czujecie to? No a tak to u mnie dobrze. Tutaj po prostu to się już pozbyłem, co jest po prostu plus. No ale niestety jest zimno. No i tam ktoś mi powiedział zimno, bo w górach spadł śnieg. No i to tak właśnie, tak myślę, no chyba tak, no nie?
No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu tego vloga. Kupiłem taką kurteczkę. No i oczywiście takie buciki mam. Zmieniłem. Dlatego, że moje ostatnie buty po prostu, no, zapach był nieładny. No to tak, u mnie jest ok. Tutaj już po prostu idę w stronę kościółka. No muszę w prawo skręcić. No i co? No i po prostu u mnie się żyje dobrze. Na jedzenie, no tak, dzisiaj mam tam na jedzenie trochę. Może nie za dużo, ale jest. No i lecę do przodu.